przykro mi, że nie mogę stanąć na starcie tegorocznego Tour de Pologne, bo po prostu potrzebuję złapać oddechu po tej części sezonu i też pomyśleć o tym, co dalej. Rafał robi niesamowite rzeczy, stać go na zwycięstwo, stać go na zwycięstwo w wielu innych wyścigach, ale zobaczmy na to, co zrobił do tej pory. Świetnie pokazywał się w Giro Italia, wygrał 2 etapy na Tour de France, więc nie wiem, co jest w stanie osiągnąć. Wiem, że dokona wielkich rzeczy w przyszłości. Ja trzymam za niego kciuki za tegoroczny Tour de Pologne. W tym roku udało mi się oczywiście założyć na kilka dni białą koszulkę młodzieżowca, walczyć na etapach, ale nie postawiłem jakby tej kropki na D, ale chyba nie o to chodziło, bo po prostu chciałem się sprawdzić w tym roku, jak po prostu będzie zachowywał się mój organizm, jak sam wyścig wygląda w tym roku po pierwszej części sezonu i po prostu mam materiał po prostu do analizy i będę starał się z drużyną wyciągnąć jak najwięcej wniosków z tegorocznego startu, z innych startów, z etapu przygotowań do Touru i mam nadzieję, że będę mógł zrobić coś lepiej w przyszłym sezonie.